Księże Rafale, w tym dzisiejszym odcinku, w tym dzisiejszym kazaniu używasz takich słów, cytuję: puknij się w głowę, jak możesz nie chcieć. Mówisz to do pewnego człowieka. Dlaczego tak mówisz? To jest ogromny ból, jak widzisz, że człowiek stacza się po równi pochyłej w dół. Proponujesz mu i ma takie możliwości, żeby stanąć na nogi, on po prostu mówi nie. No i tu jest to, co tak naprawdę jest znakiem miłości Boga, bo Bóg doprowadza nas do momentu, w którym my możemy zdecydować i nie podejmie za nas tego kroku. Jan Maria Vianney mówił, że kiedy ty się decydujesz zrobić jeden krok, to Bóg w tym czasie zrobi już 99 kroków w twoją stronę, ale ten jeden krok należy do ciebie. No i w związku z tym wolna wola jest znakiem tej miłości i to jest tak trudne, bo nie masz władzy w żaden sposób. Cokolwiek możesz zrobić człowiekiem, nie zmienisz jego woli, jeżeli on tego nie zechce. Czyli tak wiele zależy od nas, od tego pragnienia. Jeśli nie będziemy pragnąć, to Bóg nic nie zrobi, chociaż już wszystko zrobi? No skoro Bóg sam siebie ograniczył, to jest taki dylemat filozoficzny. Czy Pan Bóg może stworzyć kamień, którego nie podniesie? Oczywiście stworzył taki kamień, bo tym kamieniem jest nasza wolna wola, czyli ograniczył swoje działanie do naszych wyborów. I to jest dla mnie jeden z piękniejszych znaków miłości Pana Boga. Jak Bóg, który rządzi światem i właściwie może zrobić wszystko tak, jak chce, daje nam tak mocno, pokazując miłość, wolną wolę, żebyśmy mogli zdecydować nawet wtedy, kiedy go odrzucimy. Trudno sobie to wyobrazić, jeżeli człowiek chociaż raz nie spotka się z czymś takim w drugiej osobie, jak w lustrze, wtedy może też popatrzeć na swoje życie, że właściwie my czasem też tak robimy, po prostu odrzucamy konkretne zaproszenia, no i Bóg jest bezradny, stworzył kamień, którego nie podniesie. Więc na koniec taka propozycja. Często jest tak, że mówimy: ja wiem, że robię źle, ja wiem, że to nie jest dobre, co robię. Nie mów tak. Nie mów tak, proszę cię, nie mów tak, tylko zmień to. Zmień to, bo Bóg chce, żebyś był szczęśliwy, żebyś była szczęśliwa. Jest w każdym momencie naszego życia w stanie to zrobić. Zmienić twoje życie dzisiaj, teraz. Tylko chcij, pragnij, prawda? No na pewno, kiedy modlimy się do Ducha Świętego i prosimy Go, to Duch Święty daje nam te pragnienia zmiany i zaczyna nas przemieniać. I myślę, że nie możemy o tym przedziwnym doradcy, o tym najbardziej empatycznym członku Trójcy Świętej zapominać. Pa, trzymajcie się. Szczęść Boże. I mówi Jezus: kto jest spragniony, niech przyjdzie. Czy trzeba coś mieć szczególnego, żeby przyjść i czerpać? Szczególnego nic. Bo ten fragment nas naprowadza, że to jest dar dany nam, a nie dar, który możemy kupić. Natomiast to, co trzeba mieć nieszczególnego, zwykłego, podstawowego, to chęć przyjęcia tego daru. Nie zapomnę, kiedy ewangelizowaliśmy w takim bardzo specyficznym miejscu na przystanku Woodstock u pana Jurka Owsiaka, głosiliśmy Ewangelię, rozdawaliśmy chleb i tam spotkaliśmy chłopaka, który, słuchajcie, jego życie to był dom dziecka i poprawczak. W końcu wylądował w kryminale i znalazł się na przystanku Jezus. De facto mieszkał przez cały rok w namiocie. Żył z tego, co ukradł. I ten chłopak z nami poszedł na pielgrzymkę, wtedy jeszcze z Żar, do Częstochowy. Modliłem się cały czas w tej pielgrzymce: Panie Boże, co z tym Grześkiem zrobić? Doszliśmy do Częstochowy. Odpowiedź pojawiła się błyskawicznie, kiedy spotkałem mojego kolegę, który prowadzi firmę w Białej Podlaskiej. I wiedziałem, że ten człowiek pomógł innemu chłopakowi, który mieszkał pod mostem, stanąć na nogi. Więc mówię do Radka: słuchaj, jest taki Grzesiek,
Pan Bóg to wszystko tak poukładał, że na to wszystko, na tę na całą naszą rozmowę ten Grzesiek się napatoczył. Przypadek? Pamiętacie z misji świętych? Przypadek, świeckie imię, pierwsze świeckie imię Ducha Świętego. Zbieg okoliczności drugie. Okazja trzecia. Więc napatoczył się przypadkowo ten Grzegorz. No i Radek mówi, to dobrze, to dam mu kawałek mieszkania, dam mu pensję i on przestanie mieszkać w tym namiocie. Ale mówi, słyszałem osobiście tę rozmowę, Grzesiek, no nie może być tak, że ty będziesz pił. Dlatego, że ja za ciebie nadstawiam karku. I wiecie co? Grzesiek chwilę się zastanowił, mówi, to ja nie chcę tej pracy i tego domu. Nie chcę. Zaczęliśmy go przekonywać, że Grzesiek, no przecież to jest taka super okazja, żeby się wyrwać z tego środowiska, z tego klimatu, że człowieku, no jak ty nie chcesz? Jak możesz nie chcieć? No ktoś ci na tacy daje konkretne rozwiązania. No ej, puknij się w głowę. Nie no, jego wypowiedź była w kluczu, lepiej wolę kraść i nie muszę się do niczego dostosowywać. Słuchajcie, do dzisiaj, jak go wspominam, modlę się za niego. Nigdy się z nim więcej nie spotkamy. On poszedł swoją drogą. Więc jeżeli mówimy o tym pragnieniu, to pragnienie zakłada chęć przyjścia, podjęcia, decyzji. I w tym jest właśnie ukryta moc dobrej nowiny, że nasz Bóg, który jest wierny, wszechmogący, który jest kochający, który nas nieustannie szuka i naprowadza na miejsce, do którego my zmierzamy. Przecież zmierzamy wszyscy do jednego miejsca, niebo. Ten Bóg mówi, dziecko moje, chcesz? Dziecko moje. I ten Bóg rozbudza w nas pragnienie, które sam może tylko wypełnić. Bo kiedy mówi, jeżeli pragniesz, to ja zaspokoję to pragnienie. I tutaj, wiecie, wchodzi walka o nasze serce i o nasz umysł. Dlaczego? Dlatego, że szatan przychodzi i mówi, ha, to teraz tak? Myślisz, że Bóg może zaingerować? Myślisz, że Bóg może ci coś powiedzieć, że coś może ci dać? Myślisz, że jesteś wystarczająco dobry, że jesteś wystarczająco dobra? Myślisz, że w ogóle On słyszy twoją modlitwę? Weź przestań. Człowieku, za kogo ty się masz? Szatan mówi, nie przesadzaj. Myślisz, że to jest możliwe, żeby rozmawiać z Bogiem? Oczywiście, zobaczcie, że my jesteśmy skłonni dużo bardziej uwierzyć w te myśli zacytowane, niż w myśli zacytowane wcześniej. Kocham Cię, chcę dać Ci odpowiedzi na Twoje pytanie, chcę wypełnić to, co dzisiaj jest Twoim pragnieniem, niezaspokojonym w żaden sposób. Jeżeli tylko zaczniemy czytać świętych Kościoła, to proboszcza z Ars, świętego proboszcza z Ars, szybko wyczytamy, że każda dobra myśl jest wprost od Ducha Świętego, każda zła myśl jest od tego, który jest naszym przeciwnikiem. Wydaje się to być tak banalnie proste, że to przeoczamy. Dobra myśl jest od Ducha Świętego. Zła myśl jest od tego, który jest naszym przeciwnikiem. Jak przychodzić do tego, który chce, żebyśmy do niego przychodzili? Moi drodzy, nie ma schematu, jak mamy przyjść, ponieważ w Piśmie Świętym nie mamy powiedziane, jak mamy przychodzić. Więc można powiedzieć, że każdy może odkryć swój sposób przychodzenia do Pana Boga. Oczywiście są sprawdzone drogi i Słowo Boże pokazuje nam, że On będzie przychodził do nas, ile razy będziemy spożywać z tego ołtarza.
niezależnie od tego, co czujemy, jak to przeżywamy, co myślimy w tym momencie. I mówi, że będzie nas karmił tak, że to nam da moc przejścia śmierci, żeby żyć dalej. Kto będzie spożywał moje ciało, choćby umarł, będzie żył. Ale w tym kluczu przychodzenia do Boga, w istocie, ważna jest nasza decyzja. Jeżeli traktujemy poważnie inne fragmenty Ewangelii, to one mówią na przykład, że Marta wylała serce przed Jezusem, powiedziała o swojej siostrze i Jezus na to odpowiedział. Czy ona przyszła do Jezusa? Ona stała przy plackach w Betanii, robiła jedzenie, jakąś kolację czy jakiś posiłek, ale wylała swoje serce, przyszła do Jezusa. Co się stało z Martą? Usłyszała odpowiedź. Czy możemy powiedzieć, że Zacheusz nie przyszedł do Jezusa? Oczywiście, że przyszedł. Znalazł sykomorę, wdrapał się na tę sykomorę i obserwował, co się będzie działo. Znalazł swój sposób na spotkanie z Bogiem. Jezus w gąszczu tych latorośli, w gąszczu tych liści, w tłumie ludzi, którzy szedł z Nim, dostrzega Zacheusza. Dlaczego? Przyjdźcie do mnie. Kto jest spragniony? Wiecie, co nam to pokazuje? Że można być w Kościele i być niespragnionym? I można być w każdym innym miejscu i łaknąć. To jest bardzo ważne. Więc dzisiaj jesteśmy kochani, bo ja myślę sobie, że ja mówię do elity tego miasteczka i wszystkich gości. Jesteście na wyjątkowej uroczystości, to jest Wigilia Zesłania Ducha Świętego. Więc jestem przekonany, że mówię do ludzi, którzy prowadzą życie duchowe, którzy od życia duchowego chcą czegoś więcej, którzy chcą wejść głębiej w to spotkanie z Bogiem, którzy chcą nazywać te momenty, w których Bóg przychodzi, żeby rozumieć, co zrobić w tych poszczególnych momentach. Więc jeżeli masz w twoim sercu decyzję, pragnienie, to już jesteś w tym miejscu, w którym Bóg chce, abyś była, abyś był. Jeżeli nie ma w tobie pragnienia, to zawołaj. Duchu Święty, wzbudź we mnie to pragnienie. Wzbudź we mnie, żebym doświadczył Twojego wiatru, Twojej mocy, Twojego działania, Twojej odpowiedzi. Ponieważ kiedy Bóg, uwaga, chce wypełnić pragnienie, to z jednej strony w Piśmie Świętym mamy mowę o tym, uwaga, że On jest słowny, czyli wypełnia to i jest przewidywalny w tym, że to zrobi, ale z drugiej strony nie mamy w Piśmie Świętym odpowiedzi, w jaki sposób to zrobi. Czyli jeżeli my wołamy Duchu Święty przyjdź, to dajemy Mu, my tak naprawdę nie wiemy do końca, o co my prosimy, bo wołamy do Boga, aby On zrobił to, co jest dla nas potrzebne do bycia w niebie. Wiecie, w Koszalinie, tam gdzie pracuję, prowadzę taką stołówkę dla biednych i w tej stołówce na początku, to jest stołówka trochę inna niż stołówki Caritasu, dlatego że ludzie, żeby w tej stołówce zjeść posiłek, muszą zarobić przez modlitwę i wysłuchanie konferencji. Czyli tak ewangelicznie. Jezus najpierw nauczał, potem karmił, nie? Więc muszą przyjść punktualnie, o określonej godzinie. Słuchają, modlą się i to jest ich zarobek na jedzenie. I na samym początku, kiedy już drugi rok ta stołówka codziennie wydaje posiłki, to jest mniej więcej 800 posiłków miesięcznie, sporo. Finansujemy tego to z dobrowolnych ofiar. Czyli tam, gdzie ja jadę, zbieram składkę. I nie daje ludziom pieniędzy, tylko za modlitwę, żeby oni coś z siebie zarobili na to, żeby poszli dalej.
I słuchajcie, na początku przyszła kobieta, która znalazła się z ulicy, z jakichś kanałów, gdzie w tych kanałach, i ona już miała dosyć swojego picia i swojej bezdomności. I na pierwszej modlitwie wołała, tak jak my dzisiaj będziemy wołać i wołamy w czasie tej Eucharystii: przyjdź. Następnego dnia zabrała ją policja z ulicy. 2 lata wcześniej ukradła komuś laptop. Został jej zasądzony areszt, więzienia. I wiecie, za co ona zaczęła dziękować? Że ma dach nad głową i nie ma możliwości picia. Czy jesteś gotowy, gotowa na takie rozwiązania? No przyjdź. Zobaczcie, jak my schematycznie myślimy. Jak Duch Święty przychodzi, to nie wiem, ma nas połaskotać, może nas tak, nie przeszły mnie dreszcze, proszę o jeszcze, nie? Ktoś się rozbeczy, ktoś się roześmieje, ktoś zostanie uzdrowiony. No, takie standardowe rzeczy. A Duch Święty mówi: ale ja jestem suwerenem. Ja przychodzę jak chcę, ponieważ dla mnie nie ma żadnych ograniczeń. I wiecie, uczestniczę coraz więcej w spotkaniach, w których Duch Święty dobiera i zaskakuje w metodzie swojego przyjścia. Oczywiście musiałem sam ze sobą się zmierzyć, czy to jest możliwe. I wyczytałem u Jana Pawła II, że Duch Święty dobiera sposób przychodzenia i swojej obecności do czasów, które nastają. To samo wyczytałem w świadectwie Alicji Lęczewskiej. Więc już się nie dziwię, jak jestem na spotkaniu i modlę się, i ktoś mówi: proszę księdza, po spotkaniu mi wyrosły zęby. Nie miałam, to się nie powinno zdarzyć. Jesteś gotowa na takie przyjście Ducha Świętego? Wiecie, że w Stanach Zjednoczonych nabożeństwa, które się cieszą największą popularnością w tej chwili, to są nabożeństwa, w których przyzywając obecności Ducha Świętego, ludzie chudną po 30 kg. Ciekawe, co? No niemożliwe, proszę się. No jak? No nie zachowuj się jak Świadkowie Jehowy. Ostatnio poszedłem w dzień swoich urodzin zrobić sobie prezent, poewangelizować trochę na ulicę, więc spotkałem Świadków Jehowy. Mówią do mnie: to jest niemożliwe. Ja mówię: wy wiary nie macie. Bo mówią do mnie, ja mówię: doświadczam cudów na własne oczy, kiedy wołam o moc Ducha Świętego, to co ksiądz proboszcz powiedział na początku mszy świętej, o nową pięćdziesiątnicę, o nowe wylanie darów Ducha Świętego. Jedna kobieta z tych Świadków Jehowy się roześmiała, mówi: to jest niemożliwe. Ja mówię: no to ja w to nie wierzę. Mówię: to się niech pani modli o wiarę. No, mój mąż umarł, co? Gdzie był Duch Święty? Ja mówię: że a modliła się pani? No nie. No to czemu pani obwinia Ducha Świętego, jak pani się nie modliła? Bo ja w to nie wierzę. Ja mówię: no to pani ma problem. Świadek Jehowy. Mówię: ma pani Biblię? No nie mamy akurat. Mówię: pierwszy raz, że się spotkam Świadków Jehowy, którzy nie mają Biblii. Duch Święty jest suwerenem w przychodzeniu, w budzeniu, w pokazywaniu, w odkrywaniu. Więc kiedy wołamy o Ducha Świętego, to mamy pewność na mocy Ewangelii, że On przyjdzie. Natomiast nie mamy żadnej pewności, jak to zrobi i co się stanie. Natomiast Słowo Boże mówi nam, że On przychodzi w taki sposób, by nam pokazywać miejsce, do którego zmierzamy. Że On chce nas wszystkiego uczyć, że On chce nas doprowadzać do całej prawdy, że On chce nas podnosić, że On jest parakletem, rzecznikiem, że On nie jest gołąbkiem wyciętym z tektury czy plastiku i zawieszonym nad bierzmowanie nad głową biskupa, że On jest żywą osobą, że On czuje, myśli, jest wrażliwy. Duch Święty.
Święty Paweł w 17 rozdziale powie, że my w ogóle w nim jesteśmy, poruszamy się. W 17 rozdziale Dziejów Apostolskich słyszymy, że w Bogu poruszamy się, jesteśmy, a Bóg jest duchem. Więc po co my go przyzywamy? Ano po to, żeby to jedyne miejsce, które sam Bóg zarezerwował dla nas z miłości, było wypełnione Jego mocą, nasza wolna wola. Żeby ten kamień, którego w żaden sposób Bóg nie może podnieść, bo jest tak ciężki kamień wymyślił, że nie może go podnieść. Odwieczne pytanie filozofów, czy może taki kamień zrobić. To jest nasza wolna wola. I mówi, kocham Cię, tęsknię, poprowadzę Cię dalej, dam Ci odpowiedzi, ale nie szukaj poza tym, co Ty wyznaczysz, czy w tym, co Ty wyznaczysz. Nie szukaj w tym, co Ty wyznaczysz. Szukaj poza Twoimi wszelkimi, wszystkim, co możesz sobie wyznaczyć. Może odwrotnie, prościej to powiem. Patrz wszędzie, gdzie mogę działać. Nie wyznaczaj mi miejsca, jak mogę przyjść. Bo się miniemy na przejściu dla pieszych. Szukasz mnie? Zajrzyj do swojego serca. Wiecie, że Sobór Watykański II powiedział, że sumienie to jest sanktuarium, w którym słyszymy Boży głos. Zajrzyj, moje dziecko. Dam Ci odpowiedzi na pytania dotyczące Ciebie. Co masz zrobić z Twoim małżeństwem? Co masz zrobić z Twoimi na dzisiaj? Co masz zrobić z Twoimi darami duchowymi? Co masz zrobić z Twoim życiem modlitwy? Co masz zrobić z Twoim cierpieniem? Szukaj. A ja chcę Ci dawać odpowiedzi. Chcę Ci dawać światło. Czy nie jest to niebywałe? Czy nie jest to cudowne? Mnie to porusza, mnie to przemienia. I wiecie, jako kapłana doprowadza mnie do tego, żeby nie bać się tego, co papież Franciszek mówi, wchodzić w relacje, ponieważ możemy się skupić na wierze jako postawach. I to jest bardzo ważne. I wtedy będziemy mówili, wiara to jest zrobienie tego, tego, tak i tak, w takim i takim kluczu, w takim i takim schemacie. Ale my jesteśmy powołani do relacji, do bliskości, żeby nie bać się Bogu zadawać pytania, szukać odpowiedzi, żeby znajdować ukojenie dla swojego serca, żeby to, co będzie w tej relacji, było namiętną miłością. Bo wtedy ta miłość do Boga będzie rozniecała coraz bardziej naszą miłość i będziemy odczytywać Jego miłość w naszym życiu. Będzie to jakaś przedziwna przemiana, wymiana. Będziemy robić dobro nie z powodu tego, że musimy to dobro robić, tylko z powodu tego, że będziemy chcieli oddawać miłością miłości, odpowiadać miłością na miłość. I będzie nam nieustannie mało, dlatego że w sercu Kościoła Matki będziemy miłością. To jest niebywałe.